Witam. Dzisiaj przyjechałem zgrabić siano na tym polu, co kosiłem tą kosiarą. Dużą John Deere'kę małym 5080M. I zgrabiarką taką dwukolorową Rozmital. Czeską używaną. Teraz rozkładam. Będziemy grabić. Pogoda trochę się chmurzy. Dobra. Grabię na ekonomicznych. Śliga. Obroty tam na chyba 1500, nie pamiętam. Dobra, nogą zresztą sobie wezmę. Dwójeczka na C, zwykła skrzynia. Dobra, jedziemy. Będzie kamerka GoPro, już zamówiłem. Na razie z ręki. Grabiarka chyba tam 7 metrów chyba. Akurat teraz kosiarka bierze 6,80, jakoś tak, chyba 7 metrów chyba. Dobra. Dobra, robię. Grabię prędkość obrotowa silnika do 1500. Duży trochę. 10 na godzinę. Czyli wydajność jakieś tam, nie wiem, 6-7 hektarów będzie na godzinę. Taki fajny akurat kawałeczek, jest długo, dosyć długo, to dosyć szybko to idzie. Fajny, hipnotyzujący widok. Dobra, krzaki będę zbierał zaraz, jak będę się do tyłu patrzył. Zgrabiarka ma kopiowanie ruchów ciągnika, czy tam tylną oś skrętną. Tak jak się jedzie ciągnikiem, tak idealnie te same ślady idzie. Ma od zaczepu tutaj od poprowadzony taki drążek, widzicie ten drążek, i do tylnej osi, i skręca normalnie tak samo jak ten, zaraz wam to demonstruję. Zobaczycie, tu jest taki łuczek, mam dosyć ostry. Teraz jadę, skręcam. Ciężko mi nagrywać jest. Jeszcze fajna jest ta rzecz, że robi taki szeroki pokos, szeroki wał robi. I akurat jest idealny do zbierania do prasy. Prasa jest szerokim podbieraczem i wtedy nic nie trzeba tam tą prasą, tam takie wężyków robić, tylko się jedzie prosto. Się ładnie zebrało. Tak samo jak tu, jak skręcam, tak samo bierze. Nie lubiłem zgrabiarek, bo miałem przykre doświadczenia. Miałem zgrabiarkę taką renomowanej firmy na K. Land się kończy. Jednokaruzelowa to była 4-3 metra. Badziew totalny. Wiem, że niektórzy tam chwalą te maszyny, że tam im chodzi, ale u nas to po prostu chodziło chyba 2 lata. Po 2 latach zaczęły się łamać te ramiona. A jedno ramię, kawałek rureczki, kosztowało 400 zł. No i wiadomo, złamie się takie ramię, no i co? No i się trzeba jechać do sklepu, czekać i czym grabić, tak? Bo jak się nie grabiło bez jednego ramiona, to za chwilę było następne ramię złamane. W końcu się wkurzyłem i zrobiłem zgrabiarkę Made in Garage, Made in wiejski garaż. A tak naprawdę to
wkurzyłem się, poszedłem po wiosce, powyciągałem dwa wichry z krzaków od sąsiadów, konne, piątki. Kupiłem dwie piątki za 1000 zł. Zespawałem to do kupy, że tak powiem brzydko. Przełożyłem tam kółka, trochę przerobiłem kółka, tak żeby to było jak w siódemce rozstaw, żeby pasował. No i zrobiłem z tego wicher dziesiątkę, tak? I wicher dziesiątka zapieprzał, to zgrabiarkę się pozbyłem, sprzedałem to zgrabiarkę. A grabiliśmy, nie wiem, przez rok, czy przez dwa, czy przez trzy, chyba wichrem dziesiątką. Chodził w tym ciapek 30 i to był najtańszy zestaw w gospodarstwie, najbardziej, który najbardziej zarabiał, bo to ciapek wiadomo ile pali. Wicher ciągał, wicher brał 4,5 metra szerokości, czyli więcej niż ta zgrabiarka jednokaruzelowa. No a tą tak kupiliśmy przypadkiem, okazyjnie, bo tam pożyczył nam, zbieraliśmy trawę szczepą. Kolega nam ją pożyczył, może będzie szybciej mieli ten, bo wiadomo mokra zielonka to wichrem tam nie za bardzo idzie, bo trochę tego ściąga. My zawsze robimy, staramy się robić tak, nawet jak siano kiszonkę, to na sucho. Bo prasa jest ta zmiennokomorowa, jest duża, 150. Nawet jak się mniejszego balota zrobi, tam 130 czy 140, to on i tak jest taki ciężki, bo jest zbity od początku, że po prostu później ciężko go przeładowywać, tak? Na przyczepę, tu ładowaczem ciężko, ten turem wyrywa się z chwytaków, bez sensu to jest, tak? Dlatego robimy to bardziej suche, żeby to było lżejsze, tak? Mamy tego dosyć sporo, tych balotów. Robimy tam około 2000 balutów ze słomą. Dosyć maszyny są użytkowane, dosyć prasa głównie, tak? Dosyć mocno. Dobra, muszę tu gdzieś zawinąć, sobie skrócić. Na razie poczekajcie chwilę z moim gadaniem. No i dlatego właśnie te baloty robimy tą prasą zmienną komorową, żeby nam zajmowały mniej miejsca, bo jest ich dużo. A wracając do tego wichra, wicher dalej stoi, pokażę wam go później jak przyjadę. To jest ten wicherek, o którym mówiłem, liście kółka. Kółka trzeba przespawać, tu trzeba przedłużyć ramę kawałeczek, metr. Musi być rozstaw tak jak w siódemce. Tu wzmocnienie takie o, żeby się rama nie rozłożyła. Oryginalnie tutaj było w tej piątce, a tu trzeba przełożyć to do tyłu. No rozstaw musi być więcej taki sam. Do przewracania się, chociaż w sumie to się nadaje do przewracania też, ale a nie nadaje się, bo musiał ciągnąć tutaj tym, ale nie jest używany. Tu koło zapasowe. Tutaj, a to tu za klocek wszedł. Klocek w las. Tutaj jest wszystko tak samo. Do grabienia jest przestawione tu troszeczkę, przespawane. No i to jest standard, tak? Wszystko trzeba pilnować, żeby wszystkie zęby były i grabi tak jak tamta zgrabiarka. To był wicher konny z takiego gospodarstwa, tam po 5-10 hektarów. Nic nie wyklepane. Wszystko sztywne, nie wybite. Także tak to wygląda. Stoi dalej, ale już nim nie robimy, a mówię, zgrabiarka była okazja. Kolega pożyczył i zmieniał tam na lepszą. No i chcecie kupić, jest rozmitala czeska. No na razie jakoś tam chodzi, no nie powiem tam. Nic tam się jakichś tam cudów nie dzieje. No, dwukaruzelową, mówię, miałem uraz do tych zgrabiarek, tych jednokaruzelowych, ale ta dwukaruzelowa, no, widzicie, czysto zbiera. Już drugi sezon robimy nią. Wiadomo, nie jest nowa też. Tam jakieś ramy miała spawane, coś tam popękało. No, na razie jakoś tam przynajmniej te ramiona nie odlatują. Te rurki, tak? Jakoś tam się tutaj chodzi. No. Dzisiaj muszę to zgrabić. 8 hektarów to co kosiłem. Czekajcie, stabilizacja obrazu ręką. Przejazd. Naprawdę, no nieźle ta stabilizacja mi chodzi. Dzisiaj muszę to zgrabić i jeszcze jadę tą moją kosiarą. Sieć kosiarką. Jeszcze muszę tam, nie wiem, hektar, 2,5. To jest 3,5 i tam jest 3.
to 6,5, ale takie 6,5, ale w trzech kawałkach. Także trochę mi zejdzie. Wczoraj wieczorem jeszcze kosiłem jedno pole 6 hektarów w godzinkę równą. W dwóch kawałeczkach tam, ale to obok zaraz było. Kosiłem równą godzinę. Także tak 6 hektarów, ponad 6, i spalanie mi wychodzi w tej sieczkosiarce. No już tutaj na tych 12 hektarach, co kosiłem ostatnio, wyszło mi 6,5 litra. Tak bez przejazdów. No 6,69, chyba 6,7 litra mi wyszło. No. Dwa kawałki to były. 2-3 w sumie, no to te składanie tam, to składanie trochę schodzi tam. Także 6, tak same koszenie to 6,5 litra na razie zeszłem. Zobaczymy, jak tam będzie dalej, bo już teraz to mówię, na maksa jeżdżę, już trochę się wprawiłem, trochę inaczej to wszystko idzie. Dobra, tutaj nie zawadzimy o drzewo? Chyba nie, co? Drzewa nie zabrali. Dobra. Prawie dalej w słonku wyszło. Tak się robi, jak się zawraca, podnoszą się do góry lekko. Można sobie, tylko gorzej jest cofanie, bo to ma dekopiowanie tych ruchów ciągnika i trzeba trochę się prawić. Dobra, muszę gaz teraz ciągnąć. No i koniec grabienia, tutaj drugi kawałek za lasem. I tym przejazdem. Dzisiaj robota wrze. Najpierw zgrabiałem, teraz przewracam to, co wczoraj kosiłem. Tutaj taki kawałeczek tu i tutaj z owem. Przewracałka klas Volto. Jaki ma tam ten symbol? 6,40, czyli 6,40 bierze metra. No to tak tyle, co akurat ten, tyle co akurat ten jeden pokos tej kosiarki. Zabezpieczenie mi wypadło tu od stopki, właśnie stanąłem poprawić. A tu chodzi taki dzionek 30-40 od mojego subskrybenta w takiej lekkiej robocie. Tym sobie daje radę, tam pompa hydrauliczna tam już się kończy w nim, ta podaje, ta zasilająca, no ale jakoś tam jeszcze sobie radzi w tym. Na razie pomału właśnie wychodzą wady. W takich lekkich robotach wychodzą jakieś wady, przecieki, co tam trzeba, i wtedy można sobie sprawdzić to. No, fajnie się kręci. Dobra, przewracam dalej. Dzisiaj jeszcze jedzie maszynka jedna, muszę rozładować i jeszcze muszę dzisiaj jechać kosić. Mam plan bynajmniej taki, jechać kosić tam, tak jak wam mówiłem. Że roboty jest pełno. Słonko zachodzi, a ja koszę sam, nie daję nikomu. Tata już się trochę rwie do maszyny, może ja bym pokosił, ale nie, no ja sam chcę, nie dam nikomu, taką zabawkę się bawić. Dwa kawałeczki skosiłem, został mi, tak jak mówiłem, tam trzeci, tam dalej trochę, już kończę. Dzisiaj poprawiłem trochę filtr na hydrostacie, no i pomogło, bo tam filtr już do wymiany jest, ale mały tuning zrobiłem, tam jest taka osłonka na tym filtrze, ściągnąłem tą osłonkę, jest lepsza przepustowość. No i pomogło, szybciej jedzie maszyna. Także nie jest, jest lepiej trochę. No i proszę, gdzie słonko zachodzi, dzisiaj po robocie trochę dałem. Także pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich znajomych też. Z okolic, którzy mnie tam oglądają. Co mnie słuchy, do nowodzą. Także pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.